Cześć, tu Kasia z Magazip. Witam Was w pierwszym odcinku Magazip News, cyklu, w którym z pewną dozą regularności będziemy przedstawiać Wam nowiny z branży wnętrzarskiej. Będzie dużo mebli, wnętrz, projektów i realizacji, a także wydarzeń, więc jeśli lubicie aktualności tak jak my, to zapraszam. Grudzień za nami. Jednak jest coś, o czym mówią wszyscy, a co powinniśmy koniecznie Wam pokazać. To kolor roku Pantone. Już wiemy, że przyszły rok będzie należał do Classic Blue. Jest to totalne przeciwieństwo zeszłorocznego wyboru, czyli jak pewnie pamiętacie, Living Coral. Niebieski będzie rządził więc we wnętrzach, na ścianach, podłogach i meblach. Zobaczycie go dosłownie wszędzie. Nie tylko w projektach, które powstaną, ale również tych, które istnieją już od dawna. Ale teraz, właśnie na fali popularności tego błękitu, znowu znajdą się w centrum. Teraz czas na nowy projekt. To Food Stacja, którą stworzyli projektanci z Mixed z Piotrem Kalinowskim na czele. To Food Court jednak ciekawie zaprojektowany. Dlaczego? Znajdziemy tu klasyczne kioski K67 z Jugosławii, które na bank widzieliście na polskich ulicach. Nie służą jednak sprzedaży czegokolwiek, ale powstały oczywiście po to, aby odpoczywać po udanych zakupach. Jeśli mało Wam atrakcji, to do leżenia macie też inne opcje. Żółtą nyskę albo leżaki rodem z nadmorskich kurortów. Dla młodszych też coś jest. Kultowe gry na automatach i cała strefa Kids Play. Początek roku to czas, w którym podsumowujemy to, co stare. Mamy dla Was dane z raportu Homebooka, z którego wiemy, jak i jakie meble Polacy kupowali najchętniej w 2019 roku. Okazuje się, że najczęściej szukaliśmy inspiracji do naszych salonów i kuchni, a kupowaliśmy oświetlenie, łóżka i narożniki. Jak pokazują wyniki, coraz więcej i częściej kupujemy w sieci, w tym również mebli i dodatków. Robi to już ponad 60% z nas. Sieć jest przyszłością, dlatego oczywiście wpadajcie na magazin.com. Jeśli już jesteśmy przy Homebooku, z okazji premiery Magazip News mamy dla Was niespodziankę. Wśród osób, które skomentują to wideo do 13 stycznia, wylosujemy jedną, która otrzyma ten oto album Homebooka. To na tyle. Do zobaczenia wkrótce.